Rozpoczynając naszą działalność w Fundacji Analog, szukamy cały czas tematów, które są ważne, ważne społecznie, bo mamy taką wolność, że możemy opowiadać o tym, o czym chcemy, bo działamy niezależnie, więc to wszystko zależy od nas. No i ten temat zwierząt cały czas gdzieś krąży wokół nas. Sami jesteśmy psiarzami, kociarzami, mamy swoje zwierzaki. No i uważamy, że jest to ważne, żeby opowiadać, że na przykład dużo zwierząt dalej czeka w schroniskach, że jednak musimy się w jakiś sposób zwrócić ku nim, że one potrzebują często pomocy. I to jest dla nas jakoś ważne i dlatego te tematy są istotne. Tak samo jak poprzedni projekt na przykład dotyczył starości, empatii wobec osób starszych. Teraz będziemy mówić w następnym projekcie o osobach wykluczonych. Ta inicjatywa, żeby ten spektakl właśnie przedstawić dla osób niesłyszących czy dla osób niewidzących, jest naprawdę świetną inicjatywą. I tutaj wielkie pokłony dla pomysłodawców tego przedsięwzięcia, że jednak możemy zaprosić do naszego spektaklu osoby, które na co dzień są wykluczane z normalnego uczestnictwa w kulturze. I chcielibyśmy robić tego jak najwięcej. Powstał już teraz właśnie scenariusz do audiodeskrypcji. Mam nadzieję, że z panią Iwoną będziemy mogli tutaj też podjąć współpracę, że zaprosimy ją do miejsc, gdzie będziemy prezentować nasz spektakl i będziemy mogli go otwierać dla jak największej grupy osób. Pani Iwona już jest członkiem naszego zespołu tutaj. Ona stoi z boku sceny i na bieżąco tłumaczy ten spektakl. A na popołudniowym spektaklu będzie też pani, która będzie prowadziła audiodeskrypcję, czyli będzie normalnie odczyt audiodeskrypcji na żywo podczas spektaklu. Pamiętam dom. Pamiętam rodzeństwo. Pamiętam wszystko. Pamiętam mamę. Pamiętam nowego tatę. I piłeczko. I kopnąłem się, obrzucam piłeczko.